Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj będę omawiał drobne gadżety survivalowe. Potrzebne lub nie. Jako pierwszy coś ostrego. Mały nożyk w postaci karty kredytowej. Wymiarowo. Tu jest zabezpieczenie, żeby nam się nie otworzył sam. Trzeba przestawić. I mamy nożyk. Oczywiście wykonany z bardzo cieniutkiej blaszki, ale jako zapasowy być może nam się przyda. Daje radę. Współpracuje z krzesiwem. Krawędź z drugiej strony. Bardzo fajny, jak na takie maleństwo. Do portfela się zmieści. Ja go przenoszę w zestawie survivalowym. Kolejny gadżet. Nożyczki. Dość małe. Były w dziale wędkarskim. Sprawdzałem w domu. Żyłkę można przeciąć spokojnie. Oczywiście można sobie nożem pomóc coś przeciąć, ale czasami wymagane są nożyczki. Wszystko działa. Kolejny gadżet. Nawet chyba nie ma nazwy konkretnej. 11 cm
stalowej linki. Może nam posłużyć do zaczepienia jakichś elementów EDC albo kluczy. Wystarczy to wkręcić tu. I ostatni laniard. Jeśli ktoś nie chce samemu zrobić lub nie umie, zawsze sobie może zamówić. Są oczywiście dostępne w różnych kolorach, z tym, że akurat tam, gdzie ja kupowałem, Chińczyk wysyła losowo, ale można znaleźć sklep, gdzie konkretny kolor się dobierze. I to by było na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że podobało się i kolejny odcinek powstanie. Chyba że nie ma takiego zapotrzebowania, to wtedy nie będzie. Ceny i gdzie to wszystko kupić pod spodem w opisie. Do następnego filmu.